cieszę się, że Państwo licznie się zgromadzili dzisiaj. Chciałem przedstawić coś nowego, mianowicie o pewnych wynikach badań, które nie są w książkach tych, które się ukazały, obodzi dotąd ujawnione, ponieważ są efektem, że tak powiem, moich badań, które miały miejsce już po wydaniu tychże publikacji. I to, co Państwu powiem, będzie skrótem artykułu, który został oddany do Slavia Antiqua, on się w tym roku ukaże. Ale pokażę Państwu najważniejsze tutaj ustalenia. To całe moje wystąpienie będzie z dwóch części się składało. W pierwszej przedstawię króciutko najważniejsze kwestie dotyczące cmentarzyska w Łodzi, bo nie wiem, być może część z Państwa dokładnie tego nie studiowała, nie oglądała. A w drugiej części przedstawię właśnie te nowe ustalenia dotyczące początków cmentarza. Sam cmentarz w Łodzi jest oczywiście zjawiskiem unikatowym, nie będę tego już powtarzał. Wielokrotnie macie Państwo na mapce jego lokalizację. Te punkty czerwone wskazują stanowiska, na których mamy odkrycia. Odkrycia z elementami skandynawskimi, a więc albo domniemanych tutaj przybyszów ze Skandynawii, albo jakieś nawiązania do Skandynawii. I jak widzimy, cmentarz w Łodzi dokładnie wpisuje się w tą strefę. Jest to strefa dolnej i środkowej Wisły. Bardzo, można powiedzieć, w tej chwili na nowo odkrywana. Cmentarz jest bardzo charakterystyczny. Mianowicie tworzą go cztery rzędy, przy czym te centralnie położone, ten centralnie położony, pierwszy i drugi są pełne, potem widzimy bardziej rudymentarne, aż do końcówki w rzędzie czwartym. Najbardziej okazało oczywiście rząd pierwszy. Oprócz grobów, które są w obrębie tych grodzeń i tych rzędów, mamy grupę grobów, które znajdują się na zewnątrz grodzeń, tutaj, oraz po tej stronie. Ciemniejsze, dodam, to są te groby z pierwszej fazy, czyli najstarszej. Jaśniejsze to są groby z fazy drugiej, gdzieś od połowy XI do połowy XII wieku. I tutaj 8 tych pochówków po tej stronie z fazy młodszej się zachowała. One przylegają do tego grobowca największego, oznaczonego jako D-162. Struktura ludności, osób pochowanych tutaj jest widoczna po prawej stronie. Nie będę Państwu wyliczał. W każdym razie cmentarz jest niewielki, 58 grobów, kobiety, mężczyźni i dzieci. Przy czym z badań wynika, że część tej populacji prawdopodobnie jest z zewnątrz, nie są miejscowi. To, co wyróżnia cmentarz, to są te charakterystyczne kwatery grobowe, które Państwo tutaj mogą oglądać. Oddzielone od siebie grodzeniami, które zachowały się w formie negatywowej, tak jak to tutaj oglądamy, pomiędzy nimi. I to jest taki układ, który można powiedzieć należy do wyjątkowych, właściwie nie ma żadnych analogii na ziemiach polskich i w tym okresie, i wcześniej, i później. Poza tym charakterystyczna też jest orientacja grobów, które są na osi północ-południe, co też jest niespotykane w tradycji X, XI czy XII wieku. W takiej popularnej, byśmy powiedzieli, wersji zawsze się mówi, że te na północ-południe to są skandynawskie groby. Po prostu we wcześniejszych okresach taką orientację miały pochówki, między innymi w kulturze wielbarskiej, wcześniej północ-południe. A zatem teraz sama forma i orientacja pochówków. Ona jest nietypowa z dwóch względów. Po pierwsze, tak jak mówiłem Państwu, ze względu na orientację północ-południe, to jest większość grobów tak zachowana, jak Państwo tutaj oglądają, oraz ze względu na obecność kilku pochówków w postaci embrionalnej, w pozycji embrionalnej. Ta pozycja jest traktowana jako być może pewne nawiązanie do płodu, a może do pozycji siedzącej. Ona jest spotykana wśród ludności stepowej. W Birce bardzo dużo takich grobów jest, co było przyczyną w tym przypadku trudno określić. Natomiast można powiedzieć, że tego typu pochówki są w zdecydowanej mniejszości, ponieważ 3 groby tego typu zostały dotąd zidentyfikowane.
Kolejną rzeczą wyróżniającą ten cmentarz jest wyposażenie grobów zmarłych. Ono jest bardzo bogate. Po prawej stronie widzą Państwo, zapewne nie jest to łatwe do odczytania, bo tekst jest długi, kategorie znalezisk, tutaj zaznaczone tymi punkcikami czarnymi różnymi, w legendzie tu wyszczególnione. I nie chodzi tu o to, żeby w tej chwili odczytywać, bo to mogą Państwo sobie w publikacjach znaleźć, ale rzecz polega na tym, że do tego, co już powiedziałem, dochodzi wręcz ostentacyjnie bogate wyposażenie zmarłych. I to wyraźnie widać tych grobów, które są z wyposażeniem bardzo często unikatowym, nie mającym analogii, to ponad prawie 78% na cmentarzu się znajduje. No i kolejna rzecz, która wyróżnia ten cmentarz, to jest pochodzenie zmarłych. To, co udało się ustalić i co jest również w publikacjach, które już się ukazały, to fakt, że mamy tutaj nawiązania właściwie do dwóch tradycji. To, co na zielono zaznaczone, to jest ta starsza tradycja, byśmy powiedzieli, ta faza inicjalna cmentarza, której odpowiadają wartości izotopów stabilnych tutaj po tej prawej stronie, te wyższe. To, co znajduje się w pozostałych rzędach cmentarza, więc oddzielone tą, jak to się mówi w polityce, grubą kreską, to są pochówki, gdzie badania, w odniesieniu do których badania wykazały zawartości izotopów stabilnych znacznie niższe. Generalnie biorąc, chciałem Państwu przypomnieć, jak wygląda tutaj sam ten proces identyfikacji. Mianowicie izotopy stabilne, tutaj chodziło o izotop strontu 86, 87, mają to do siebie, że odkładają się w kościach od urodzenia człowieka. Przy czym najbardziej przydatne do analizy są zęby, a wśród zębów jeszcze są ich kategorie. Nie będę tego objaśniał w tym momencie, ponieważ nie zmieniają się od urodzenia aż do śmierci w zasadzie. Gorzej jest z kośmi długimi, te mniej więcej co 10 lat mogą przybierać różne wartości, a najgorzej z żebrami wśród kości szkieletu, które mogą co 4 lata zmieniać też wartości. Ale jeżeli mamy całość, to możemy nawet w sprzyjających okolicznościach określić, czy dany osobnik wędrował. Żeby ustalić, czy ktoś jest miejscowy, czy obcy, robi się z reguły takie próby referencyjne. Tutaj Państwo macie z dwóch miejscowości, to jest Ludwinowo i Bodzia, kości zwierząt, co do których istnieje przypuszczenie bądź pewność, że są one z tego terenu. Ustala się w nich zawartość izotopów i porównuje z wartościami, które mamy w przypadku kości zmarłych, w tym przypadku cmentarzyska z Bodzi. Jak mogą się Państwo zorientować, tylko jedna próbka stąd, ta, ma wartości zbliżone do próby referencyjnej, czyli miejscowej, podczas kiedy wszystkie pozostałe wśród tych 11, jakie zostały w tym pierwszym etapie przebadanych, ma wartości odmienne. I tak jak wspomniałem, grupa wyższa to odpowiada tym zawartościom, które są charakterystyczne dla strefy szeroko rozumianej bałtyckiej, czy byśmy powiedzieli północno-zachodniej, czy skandynawskiej. Tutaj można powiedzieć, te terminy nie są do końca precyzyjne, ale w tej strefie najwięcej właśnie się spotyka. Natomiast to, co mamy tutaj w tej grupie niższej, no to jest coś, co my identyfikujemy z terytoriami Rusi Kijowskiej, ale nie dlatego, że mamy stamtąd punkty referencyjne, ponieważ tam te badania są właściwie w powijakach, ale że kontekst tych zmarłych, w szczególności ich wyposażenie, dokładnie odpowiada znaleziskom związanym z kulturą właśnie Słowian Wschodnich, z Rusi Kijowskiej, Bizancjum i tak dalej, w każdym razie z terytoriów wschodnich. Także to, co, jak mówię, wyróżnia cmentarz, to również pochodzenie zmarłych. Ci na zielono, tutaj wszystkie przebadane próbki dotąd mają ten właśnie ten taki marker bałtycki i są starsze. Tutaj można ich odnosić do czasów plus minus Mieszka I. Ci, którzy znajdą się po tej stronie, w tym młody wojownik z trzema kobietami, to jest ta kwatera tutaj, to są czasy Chrobrego i zapewne Mieszka II. Tutaj bardzo pomocne były wyniki również badań numizmatycznych przeprowadzone przez profesora Suchodolskiego, ponieważ tych monet mieliśmy w sumie aż 67, czyli więcej aniżeli grobów, i one dają nam pewną sekwencję, która pozwala nam określić, która część cmentarza jest starsza,
domyśle ta. Mamy również niezależne grupy danych i datowań. Od młodszej to jest ta część cmentarza. To jest kolejna, jak mówię, przypadłość charakterystyczna dla tego niewielkiego, elitarnego cmentarza. Robiliśmy również badania genetyczne, z których najciekawszy wynik dotyczy właśnie młodego wojownika. Stąd badania te wskazują na to, że badania zidentyfikowane zostały chromozom Y, to jest ten dla linii męskiej, a więc bardziej charakterystyczny, bardziej można powiedzieć wiarygodny, aniżeli linia żeńska, która reprezentuje, byśmy powiedzieli, połowa populacji europejskiej współczesnej. I jak widać, z tym podobnym genomem, chromosomem związane są albo tutaj te terytoria wschodnie, skandynawskie, ale również trafia się alpejski, również trafia się coś z Pirenejów. Generalnie biorąc, konkluzja naszych genetyków, tutaj mówię o zespole profesora Bogdanowicza, jest taka, że ów człowiek najprawdopodobniej miał wśród swoich przodków tych ze Skandynawii, a być może również tych, którzy poprzez Ruś Waregorusów dotarli do centralnej Polski. Dodam, że chodzi o grup wojownika, który ma pas ze znakiem Rurykowiczów. Co więcej, na tym pasie występuje tanga przypominająca znak zięcia Chrobrego, Świętopełka Przeklętego, który był spowinowacony w ten sposób z Piastami, a zatem kogoś, kto mógł być z otoczenia właśnie zięcia Chrobrego. Kim byli, jakie pełnili funkcje? Tutaj mają Państwo zaznaczone na tym planiku cmentarza z tymi gwiazdkami groby, w których są insygnia piastowanych funkcji jakiegoś dużego znaczenia. Inkrustowany miecz, maczuga, nadmiernie bogate wyposażenie, po prostu różnego rodzaju, byśmy powiedzieli, markery pozycji. Jak widać, są to groby rozrzucone po całej przestrzeni cmentarza. Z jakimi grupami ludności, czy też zmarłych, możemy ich wiązać? Wojownicy i przywódcy, tu wymienieni są właśnie odpowiednie przykłady. Młody wojownik z mieczem, mężczyzna z drewnianą głową aplikacjami, mężczyzna w najbardziej okazałym grobie, mężczyzna z langsaksem i tak dalej, i tak dalej. Niewątpliwie członkowie ich rodzin, niektóre kwatery są rodzinne, są, jak mówiłem, kobiety, mężczyźni, dzieci. Anonimowi możni, część grobów, których nie dało się tu przyporządkować, ale które tworzą również element tego cmentarza, niewątpliwie należą do tej grupy. No i jakieś osoby o specjalnym statusie w stosunku do jednego grobu, istnieje domniemanie, czy mogła to być kobieta wieszczka, tam są specjalne rytuały pogrzebowe, o czym Państwo możecie sobie przeczytać w publikacjach. No i ważne osoby zaginione. Mamy z terenu cmentarza 4 groby kenotafy, w tym jeden z wagą szalkową tutaj, co do których trudno jest określić, czy to jest efekt dekompozycji całkowitych materiału kostnego, czy też są to rzeczywiście kenotafy. Dopuszczamy możliwość, że mogły kości ulec dezintegracji, dlatego że podłoże geologiczne, jak wykazały badania, jest wyjątkowo niesprzyjające stanowi zachowania kości. To, co jest również wynikiem tych badań, to obserwacja, która tutaj jest początkiem, że tak powiem, tego, o czym chciałem Państwu głównie powiedzieć, a mianowicie jeden cmentarz, ale wiele jego realizacji. Tu nie trzeba być specjalistą, żeby zorientować się, że w tym pozornie jednolitym cmentarzu, a więc duże komory grobowe, grodzenia, 4 rzędy i tak dalej, mamy wyraźny podział na rząd pierwszy i pozostałe. Co charakteryzuje rząd pierwszy? Przede wszystkim wszędzie są grodzenia. Po drugie, wszędzie są grodzenia prostokątne bądź zbliżone do prostokąta. Wszędzie są wielkie komory. Co wyróżnia pozostałe rzędy? Po pierwsze, grodzenia są, ale może ich też nie być. Po drugie, grodzenia mają różną formę. Tu macie Państwo trapez na przykład. Tu jakieś nieokreślone, bo zostało rozszerzone. Wiele grobów jest
również poza grodzeniami. Jeżeli chodzi o same komory grobowe, jest też pewna rzecz, która je wyróżnia. Mianowicie w rzędzie pierwszym, poza tym jednym, nie mamy grobów z aneksami. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak często powtarzają się tutaj w tej części groby, które mają ciekawe aneksy, bądź w ogóle tą komorę grobową bardzo taką charakterystyczną. A zatem niezależnie od datowań, to co jest zielone, starsze i to co tutaj nie zostało pokolorowane, czyli młodsze, chrobry, Mieszko II, mamy jak gdyby pewną ewolucję obyczajowości pogrzebowej. Z czym ona jest związana? No to właśnie będę za chwilę Państwu też teraz mówił. A trzeba, żeby to zrozumieć, trzeba właśnie odpowiedzieć na pytanie, jak w ogóle doszło do zaistnienia tej nekropolii, która jest bardzo charakterystyczna. Każdy starał się dowiązywać do poprzednika i trzymać się tych rzędów. Nie niszczyły się wzajemnie groby, jedynie do siebie przylegały. Mianowicie koncepcja, z którą chciałem Państwu przedstawić, jest taka, że w ogóle u zaistnienia tej nekropolii był najbardziej reprezentatywny ten, który oznaczony jest tym symbolem D162. Dlaczego? No powodów jest kilka. Pomijając fakt, że zgodnie z wynikami naszych badań może to być najstarszy w ogóle grobowiec w obrębie cmentarza. Ale proszę zwrócić uwagę, że to wielkie grodzenie, które tutaj jest, w kolejnych przypadkach jest jak gdyby hybrydyzacją tego pierwotnego. Każdy następny grobowiec przylega do niego, ale każdy następny jest mniejszy. Dochodzi do tego, że w niektórych kwaterach następuje nadmierne zagęszczenie zmarłych, których mamy tutaj od 1 do 3 najczęściej. I wszyscy wszakże powtarzają te grodzenia. Osią organizacyjną jest tutaj ta część poniżej. Druga rzecz, która tutaj jest też charakterystyczna, to proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Mianowicie to wielkie skupisko grobów, które znajdują się po tej stronie, zarówno starszych, jak i młodszych, przylega, no nie wierzę, że przypadkowo, ale wyłącznie do grobowca tego największego. Zadaję sobie pytanie, dlaczego? W fazie starszej, no może być przypadek, ale dlaczego ci w młodszej fazie, to są ci jaśniejsi tutaj, chcieli być koniecznie na styk z tym grobowcem? Odpowiedź, jaka tutaj się jedna rodzi, to, że odgrywał on w świadomości tych ludzi i w pamięci tych ludzi szczególne znaczenie. Był to grób prymarny, ale krył zapewne kogoś, kto dla tej społeczności miał niebagatelne znaczenie. W związku z czym bliskość tego grobowca jak gdyby promieniowała na tych, którzy znajdują się w pobliżu. Nie jest to przypadek, ponieważ żaden z tych grobów, mimo że jest ich wiele, nie niszczy tego grobowca, nie nakłada się na niego, a jedynie przylega. To jest tak, jak w kościele chrześcijańskim pozycją przywilejowaną było ad sanctos, bycie jak najbliżej relikwii świętego, prawda? Tutaj kogoś, od kogo mogła promieniować jakaś energia. A zatem jest kilka, jak mówię tutaj, przesłanek, które można uznać za wyróżniające dla tego grobowca. I być może nic dziwnego, że wszyscy następni chcieli być pochowani w tej samej tradycji, w podobny sposób jak on, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, następuje hybrydyzacja tych grodzeń. One są mniejsze, coraz mniej byśmy powiedzieli okazałe, ale są do końca, w przeciwieństwie do kolejnych rzędów. Zresztą w tym planie cmentarza, proszę zwrócić uwagę, ten zarys tego grobowca natychmiast jest wyróżniający na tle innych. Jego się widzi przede wszystkim. Jak wszedłem na teren tego cmentarza w trakcie badań, to najpierw spojrzałem na ten grobowiec, dopiero potem się oglądało wszystko inne. Spójrzmy, kogo pochowano w tym grobowcu. No jest to mężczyzna w wieku maturus, przy którym znaleziono wyposażenie, aczkolwiek nie jest to wyposażenie, byśmy powiedzieli, jakieś nadzwyczajne, za chwilę go zobaczymy. Został on pochowany w trumnie sosnowej, którą Państwo tutaj oglądają, która dała się zrekonstruować i to w sposób dosyć, można powiedzieć, precyzyjny, dlatego że drewno się nie zachowało, ale wszystkie metalowe okucia i łączenia tej trumny są na swoim miejscu, w kilku
na kilku poziomach, w związku z czym można również było określić kąt nachylenia wieka. Mężczyzna ten zajmuje pozycję centralną. Myśmy nie robili tutaj badań izotopu strontu, ale do tego wrócę w dalszej części jeszcze. Wydawało nam się, że jest Anihibi jest Skandynawem, dlatego że trzech przebadanych osobników w tym rzędzie na taką proweniencję wskazują, w tym kobieta, która leży tam w przedsionku, tam już za chwilę ten grup Państwu pokażę, ona, przylegający grup z Langsaksem wojownika i jeszcze jeden dalej z tego rządu, bo były trzy próby przebadane, wszystkie wskazują na tą tak zwaną bałtycką, byśmy powiedzieli północnoeuropejską, bo to są i wyspy bałtyckie i Niemcy północno-zachodnie i południowa Anglia i południowa Skandynawia, to jest ten obszar, gdzie podobne sygnały występują. Także co do niego nie mieliśmy wątpliwości, że on jest najpewniej najbardziej reprezentatywnym tutaj dla nas przedstawicielem przybyszów. A to jego wyposażenie. W tym wyposażeniu cóż tutaj zwraca uwagę? No, jest ta pochewka tutaj noża, bardzo ozdobna, można by, żeby nie rzec ceremonialna, która może być związana ze środowiskiem skandynawskim, ale również warego-ruskim, bizantyjskim i tak dalej. Może być naśladownictwem miejscowym, bądź może być też obca. I są też jeszcze również z tych rzeczy przy nim znajdowane. Sam szkielet, jak Państwo widzą, jest kiepsko zachowany, ale są też dwie monety. Ten deran z Saksonii, datowany przez profesora Suchodolskiego na drugą połowę X wieku i potem mamy Bolesława II, 972-999, o ile widzę dobrze, jak nie to mnie poprawcie, które znaleziono przy zmarłym, te dwie monety. Sam szkielet jest, jak widzimy, źle zachowany, stąd być może nie został w tej fazie pierwszej wytypowany do badań izotopowych, ani do datowań C14. Ale jak wspomniałem, jest to grobowiec wyjątkowy. Ja mniej więcej rok temu zacząłem się dokładniej przyglądać, te wstępne obserwacje Państwu przedstawiłem wcześniej, ale chodziłem do Muzeum Archeologicznego, bo cały czas tam debatujemy nad wystawą, która mogłaby zaistnieć, wystawą dotyczącą odkryć w Bodzi i przeglądałem tą dokumentację, a szczególnie zainteresowały mnie te grodzenia wokół D162 i przeglądałem wszystkie plany, na których te negatywy były widoczne. Grodzenia te mają kilka charakterystycznych elementów, o których myśmy tam więcej nie pisali w monografii, bo było zbyt dużo rzeczy, żeby się nimi zająć, ale jak mówię, potem przychodzi chwila refleksji, można się różnymi szczegółami również zainteresować. Proszę zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz. No tu mamy ten centralny grobowiec i to grodzenie. Ono tutaj jest widno, nie jest dobrze może czytelne, tak, ale zwróćcie Państwo uwagę, że z tej strony uwagę zwraca coś, co przypomina przedsionek. Uwagę zwraca drugie grodzenie tutaj. I tu leży ta kobieta pochowana. Nie, przepraszam, kobieta leży tutaj pochowana, ta, która ma ten sygnał, byśmy powiedzieli, zewnętrzny. I dopiero w trzecim tym grodzeniu znajduje się kolejne prostokątne z mężczyzną z Langsaksem, wojownikiem z Langsaksem, zresztą też notabene właśnie o tym sygnale izotopowym nie stąd, tylko raczej północno-zachodnia Europa. Tak to wygląda w zbliżeniu. Jest to wyjątkowo skomplikowany układ, który nie daje się przy założeniu jednego cmentarza w sposób racjonalny zinterpretować, no bo się każdy zastanawia, po co, skoro tutaj miał być przystawiony kolejny grób, z tej strony aż potrójnie zamykano, są jakieś przedsionki, ale nie tylko. Tu jest też stela w tym miejscu, po której negatyw mam ten wystający w tym miejscu, czyli coś, co było jeszcze pionowego takiego. To wszystko skłoniło mnie do zainteresowania się kwestią, czy u źródeł powstania tego cmentarza nie był pierwotnie jeden grobowiec. No bo jeżeli byłby cmentarz, to wszystko jest nieracjonalne z tej strony. Jeżeli natomiast byłby jeden grobowiec, to odpowiedź moja byłaby następująca. Ten skomplikowany układ z tej strony zaistniał dlatego, że pierwotnie, jak nie było jeszcze innych grobów, wejście do tego grobowca było z tej strony. I to było z takim jak gdyby przedsionkiem, może jakąś bramą, czymś, co, że tak powiem, nadawało mu majestatyczny wygląd. I w tym kierunku dalej zacząłem oglądać również te grodzenia.
To, co mnie interesowało również, to była kwestia, jak wyglądają negatywy tych grodzeń, dlatego że myśmy przyjęli, że tego typu negatywy są pozostałościami po drewnie, po konstrukcjach drewnianych, które były najpewniej w formie prostokątnych belek i mogły stanowić albo podwalinę pod jakąś konstrukcję palisadową, albo wręcz być taką, byśmy powiedzieli, stopą budynku, który mógł mieć charakter domu zmarłych, coś do tego zbliżonego, coś, co funkcjonuje w ogóle w Europie północno-wschodniej, północnej, a zatem, że można traktować to jako ślady po przegniłych belkach, które się zdematerializowały. Kontrast zresztą, jak widzimy, tu jest ciemniejszy, co też dodatkowo wskazywało na to, że jest dużo części organicznych, ale jeżeli byłyby tutaj kładzione belki poziome, no to siłą rzeczy te negatywy powinny przypominać linie proste. Dotyczy to zarówno konturów, jak i spongu. I z takimi ja się stykałem przy okazji badań w Chełmie, gdzie mamy też takie dwory możnych i te wielkie ich rezydencje były wkopywane też na jakieś 30 cm w skałę kredową, ale ślady po tym właśnie są regularne, równe i dokładnie podobnie jak tutaj dają się zinterpretować. Natomiast tu była niespodzianka. Mianowicie te kontury, zarysy grodzeń są bardzo charakterystyczne. Co miałem do dyspozycji? Do dyspozycji miałem plany, to są te z Muzeum Archeologicznego. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o spąk, to zupełnie jak falująca woda. Wyżej, niżej, szerzej, mniej, zachowany, znika. I na wszystkich czterech ścianach te zarysy wyglądają podobnie. Oglądałem również zarysy zewnętrzne. Jeżeli była belka, powinny być równe, mniej więcej. Tak miałem w przypadku tam, gdzie były te dwory, jak mówię, w Chełmie. I nie tylko. Wypełniska grobów, jeżeli była kopana, to jama grobowa też ma równe krawędzie, ostre krawędzie. W przypadku grodzeń, o których mówię, wygląda to inaczej. Proszę popatrzeć na te grodzenia. Tak wygląda negatyw tego grobowca. O spongu to pokazywałem Państwu przed chwilą, a teraz proszę zobaczyć, jak wyglądają te krawędzie. Tu. To jest jego pierwsza faza, potem go rozbudowano trochę, to jest ta stella. Tu wbudowany jeden z tych grobów, tu potem wbudowany drugi grob został. Czyli on był takim prymarnym, ale do niego z czasem tam dokładano kobiety. Tu jedna, tu druga. A więc te zarysy nie wskazują na to, ani jako kontur, ani jako spąk, że były tam równe belki wkładzione. Co, przeciwnie, mamy te niewielkie takie zawirowania wskazujące, że było to coś półokrągłego, które być może jedno przy drugim. No co? No to odpowiedź miałem jedną. Palisada. Belki palisadowe, które przy wkładaniu jedna ciut wyżej, druga ciut niżej, jedna równiej, druga mniej równo, dają co prawda pewien ciąg, ale nie są idealnie równe. Tak jak gdyby to była, powiedzmy, budynek o konstrukcji zrębowej. Co było dalej? No dalej mnie interesowało również wypełnisko tego grobowca. Właściwie jedna rzecz, która tutaj jest charakterystyczna. Mianowicie zdumiało mnie, że w połowie tego wypełniska pojawił się głaz. Ten głaz ma ponad 50 cm wysokości, waży kilkadziesiąt kilogramów, ale jego kontekst stratygraficzny jest zdumiewający. Mianowicie on jest w połowie wypełniska. To jest pozycja całkowicie niezrozumiała. Myśmy pisali w monografii, że... Czy mogę prosić o wodę? Myśmy pisali w monografii, że być może mamy do czynienia ze zjawiskiem, które jest zresztą szeroko znane i opisane, mianowicie, że zmarłym nie tylko na ziemiach polskich, ale również w Europie Środkowej bardzo często jest taka duża publikacja dotycząca cmentarzysk z terenów Czech. Dawało się głaz pod głowę jako swego rodzaju taki zagłówek, żeby zmarły mógł lepiej patrzeć w kierunku wschodnim, rezurekcji, wschodzącego słońca. I rzeczywiście na tych cmentarzach tego jest bardzo dużo. Problem polega wszakże na tym, że po pierwsze tamte są mniejsze, ale nie to jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że tamte rzeczywiście zalegają pod czaszką. Ten natomiast na tym poziomie, jak Państwo widzą, tu nie widać w ogóle szkieletu jeszcze. To są trzy poziomy. To jest
poziom odkrycia tego grobowca. Zresztą zobaczcie Państwo, tu kształty są równe, zarysy tych. To jest poziom eksploracji z wielkim głazem. Szkieletu jeszcze nie widać. A to jest poziom, na którym ukazał się szkielet, ale głazu już też nie widać. On był dosłownie w połowie wypełniska. Wielki, ciężki głaz. Czy jest możliwe, że ktoś przytaszczył na taczkach, nie wiem, konno czy na plecach ten głaz, żeby go rzucić w środku wypełniska? Wydaje się to bezsensowne. Ale jest to wytłumaczalne, jeżeli przyjmiemy pewną koncepcję. A mianowicie, głaz ten mógł tutaj się znaleźć wówczas, jeżeli wyobrazimy sobie ten grobowiec, a właściwie całą jego strukturę, pustą w środku. A zatem, oto skrzynia grobowa, trumienna, którą Państwu pokazywałem. No w niej cóż było? No, szczątki zmarłego. Po zdematerializowaniu substancji, w cudzysłowie materialnej, czyli ciała, pozostał tylko szkielet. Pusta trumna plus szkielet. Co było dalej? To jest jeden z niewielu grobów, co do których mamy domniemanie, czy też jest wysokie przypuszczenie, że był to grób komorowy. I to nie tylko dlatego, że był największy. Tam są ślady również drewna na obrzeżach. A zatem duża, pusta komora grobowa, skrzynia trumienna, która w większości pozostaje pusta, u góry nasyp, nad którym stoi stela nagrobna. Co się dalej działo? No dalej mamy procesy stratyfikacyjne. A zatem w pewnym momencie to, co stanowiło tutaj obudowę tego grobu, próchniało, podobnie jak trumna, stawało się podatne na zniszczenie. Pod ciężarem tego głazu i nasypu wszystko w pewnym momencie runęło do środka. A zatem ten nasyp, czy część tego nasypu i ten głaz stanowiły wypełnisko pustego wcześniej, w cudzysłowie, pustego grobowca, czyli grobu komorowego, i głaz spadł do poziomu, do którego, na którym mógł się zatrzymać, bo najpierw leciała ziemia, potem szybciej leciał głaz, bo był ciężki, który się gdzieś tutaj zatrzymał, i potem resztę przykryła też ziemia. I to było podstawą tej rekonstrukcji, którą Państwo tutaj oglądacie, a mianowicie grobu komorowego z tą trumną, nasypu i kamieniem komemoratywnym, który znajdował się pierwotnie w tym miejscu, a który myśmy znaleźli w tym miejscu. Na tej podstawie podjęliśmy próbę rekonstrukcji tego wszystkiego. A mianowicie, to jest rekonstrukcja, o którą poprosiłem jednego z moich współpracowników, doktora Petryka, to jest historyka architektury, którym podałem wszystkie te elementy przydatne do rekonstrukcji. A zatem z negatywów, które tutaj mamy, został wygenerowany ten płot palisadowy, który Państwo oglądają tutaj. Formę przyznałem, myśmy trochę skopiowali z odkryć podobnych z Danii. One mają około 2,20 wysokości z reguły takie grodzenia. To wszystko to jest nasze odkrycie archeologiczne. Kopczyka nie ma, no dlatego, że w wyniku prac ornych, niwelacji i tak dalej, wszystkie kopczyki, jeżeli w ogóle tam były, uległy bezpowrotnemu zniszczeniu. Dzisiaj to jest tam pole, a groby znajdują się na powierzchni terenu, bądź 10 cm poniżej. Ten kamień stella został znaleziony, ale dzięki temu, że znajduje się właśnie obecnie, znaczy znajdował się tutaj w środku tej komory grobowej. No i to dwudzielne zamknięcie z tej strony, tak jak Państwo oglądają, które stanowiło wyjście, pierwotne wyjście od strony wschodniej. Oznaczałoby to, że pierwotnie na tym morenowym wzgórzu stał ten grobowiec, który w jednej wersji wykonanej przez historyka architektury mógł tak wyglądać, bądź wykonanej przez archeologa mógł tak wyglądać. To jest rekonstrukcja z kolei doktora Wojciecha Filipowiaka, który ma zdolności artystyczne, którym pokazałem, które elementy gdzie umieścić, i tak on sobie wyobraża pierwotną formę tego samotnego grobowca mauzoleum. No ale to jest punkt wyjścia dopiero do dalszej, że tak powiem, zagadki. Jak to wszystko zrozumieć? Gdzie to ma swoje początki, przyczyny? Gdzie to zaistniało? Na pewno u nas nie. Mówiąc inaczej, skąd idea tak zaprojektowanych kwater grobowych przywędrowała na ziemię polskie? Szukałem bardzo dużo, tego jest naprawdę niewiele, ale są pewne rzeczy, które zwracają uwagę. Na tym tle chciałem Państwu zwrócić uwagę na najbardziej reprezentacyjny w tej chwili w Europie z grodzeniami taki grobowiec, jakim jest grobowiec królewski Wieling, który jest olbrzymi, bo tam jest 365 metrów na mniej więcej tyle. W środku znajdują się te dwa kurhany,
ten Kurhan Tyry i Gorma. Ale co zwracali uwagę badacze również, on lekki kształt ma rąbu, to jest czworobok, ale proszę być lekko pochylony. Ale na co zwracali uwagę badacze, że ten centralny grób był zawsze projektowany na przecięciu tych osi, ale często był dodawany grób dodatkowy. Ten też znajduje się na przecięciu tych osi i zostały tutaj nawet dwa dodatkowe. W tym miejscu, a potem w kolejnej fazie, ale już w drugiej fazie dodatkowo jeszcze ten. Są tutaj pewne rzeczy, które skłaniają do refleksji. One są oczywiście nieporównywalne jako wielkość, znaczenie i tak dalej, ale mają jedną rzecz wspólną, pomijając ten layout ogólny właśnie prostokąta z grobowcem centralnym i tą palisadą, za chwilę Państwu pokażę, jak to wieling wygląda, mają coś wyjątkowego. Zarówno ten zwieling, jak i ten z bodzie jest jedynym. Nie mamy dalszych analogii. No bo mogą mnie Państwo pytać, no dobrze, ale dlaczego nie mamy kolejnych grobowców? Tutaj odpowiem, no dobrze, to dlaczego nie mamy takich samych jak Jeling więcej? Przecież grobowo więcej, nie tylko Gorm, Tyra czy Harald, ale znaczy więcej, to jest jedyne zjawisko. Druga rzecz, które mają wspólne, że zarówno ten wieling, jak i tutaj one zaistniały na pustym terenie. Ani tam, ani tu nie ma wokół żadnego osadnictwa. To jest tak, jak gdyby z daleka ktoś chciał upamiętnić taki memoriał, pozostawił. Ale jest wszakże różnica. Ten jest grobowcem królewskim, olbrzymim, niewiarygodnie wielkim i trudno tutaj właśnie porównywać z tego punktu widzenia. Ten natomiast jest niewielkim, ale też jest elitarnym. W związku z czym staramy się poszukiwać, czy może mamy coś, co nawiązuje do feudałów tamtejszych. I tutaj jedna rzecz jest bardzo ciekawa. A mianowicie, studiując te groby elitarne duńskie, na przykładzie właśnie grobu z Jeling, odnotowałem, że w sumie te ich wielkie grobowce, te wielkie parcele, one są odbiciem posiadłości ziemskich. Zwróćcie Państwo uwagę, a tak wygląda negatyw z Jeling właśnie, tutaj mogą Państwo jeszcze zobaczyć. Zwróćcie Państwo uwagę, po lewej stronie mamy farmy królewskie w Tiso, zobaczmy, są to właśnie palisady, te grodzenia, i wewnątrz budynki. Również jak tu jest budynek, też ma te grodzenia. A to już nie jest farma królewska, albo jest. To jest rekonstrukcja grobowca z Jeling. To po śmierci jest naśladownictwem tego, co było za życia. Jest to jak gdyby przejście do zaświatów, ale w tej samej scenerii, w jakim funkcjonowałem za życia. Są to posiadłości. No dobrze, ale gdzie znaleźć teraz dla naszego, byśmy powiedzieli tutaj, małego żółwika, coś podobnego. No, studiowałem dalej, jak wyglądają z kolei posiadłości feudałów duńskich. I tam jedna rzecz zwróciła moją uwagę. A mianowicie, na Jutlandii mamy wiele przykładów takich, co bardzo mi przypomina to. To jest świat żywych. To są parcele i domy halowe feudałów duńskich, głównie arystokracji wojskowej Haralda Sinozębego, którzy dostawali od króla jako synekury, jako jak gdyby podzięce za ich służbę, określone dobra. Tymi dobrami były parcele, palisadowe parcele, które Państwo widzą, raz, dwa, trzy, cztery, kolejne rzędy w rzędach ułożone, z budynkami centralnymi w środku. My nie mamy tej tradycji u nas na ziemiach polskich obdarowania przez władcę, szczególnie w X wieku, parcelami swoich możnych, ale mamy tego jednego, co do którego istnieje domniemanie, że on jest stąd, z tamtych terenów, i którego pochowano w parceli jego, w tradycji, która tu jest obca, ale tam jest zrozumiała. Można zatem traktować ten grobowiec jako jego posiadłość po śmierci, ogrodzoną właśnie tym palisadą, a ten grobowiec centralny, komorowy, przypomina jego dom, dom zmarłych. Ale tutaj mamy jeszcze jeden problem, który okazał się najbardziej ciekawy i którego wywołaliśmy przy okazji naszych wspólnych dyskusji z doktorem Błaszczykiem, który tutaj siedzi na tej sali, a mianowicie skąd on był. No, jak mówię, było domniemanie, że on jest stamtąd. Ale w ramach postdoku, który dr Błaszczyk realizował u mnie na uniwersytecie, wykonywał również właśnie badania izotopowe niektórych pochówków z Bodzi.
I wzięliśmy się wówczas za ten D-162, czyli ten, który nas interesuje. Otóż było zdumienie, dlatego że wyszło, że on jest miejscowy. Po jednym wyniku uznaliśmy, że widocznie żeśmy się pomylili. W związku z czym została zwielokrotniona liczba badań kości zwierząt. Proszę zobaczyć, to jest próba referencyjna odnośnie zwierząt. Została zwielokrotniona liczba również badań tego samego szkieletu. No nie ulega wątpliwości. One do siebie są podobne, a zapewne bardziej podobne między sobą, aniżeli do tego, co mamy tutaj poniżej. Konkluzja zatem była następująca, że ten osobnik pochowany w obcej tradycji w Bodzi, znajdujący się wśród ziomków z tamtych terenów, gdyż jak mówię, kobieta tutaj, kolejny grup i jeszcze jeden, oni mają wszyscy konsekwentnie ten sygnał izotopowy bałtycki, północno-zachodni, on jest miejscowy. Jak zatem to wszystko zrozumieć? Otóż to wszystko jest tutaj wypisane w tych punktach, które Państwo. U źródeł cmentarza w Bodzi jest grób prymarny, ten, o którym mówiłem dzisiaj, czyli ten D-162, który był początkiem późniejszego cmentarza, ale funkcjonował w fazie inicjalnej samodzielnie. Można też powiedzieć, że w świetle przeprowadzonych badań jest to osobnik, który tutaj się urodził. Kiedy mówię tutaj, to nie znaczy, że w Bodzi, tylko mniej więcej na tym obszarze. Ale tam się wychował, tam doszedł do godności i potem wrócił tutaj i został pochowany jednak nie w miejscowej, ale tamtejszej tradycji, co by wskazywało, że to jest ktoś, kto tam osiągnął bardzo wysoki status w hierarchii społecznej. Co więcej, można też uznać, że w tej sytuacji był to osobnik, który na pewnym etapie swojego życia wrócił do miejsca urodzenia, ściągając za sobą i innych, tutaj się odwołuje do tych grobów oznaczonych jako niemiejscowe, i wraz z nimi miał jakiś wkład w tworzenie podstaw państwa polskiego w czasach Mieszka. Mężczyzna ten prawdopodobnie został pochowany w ostatniej dekadzie X wieku. Tak wskazują wyniki naszych badań archeologicznych, tak wskazywałyby również datowania tych dwóch monet, które zostały przy nim znalezione. No i oczywiście, że jeżeli przypuszczenia te są słuszne, to mielibyśmy poświadczony archeologicznie pierwszy przypadek elit z czasów Mieszka I, osób, które urodzone tutaj dochodziły do godności i osiągały największe sukcesy tam, gdzieś poza granicami kraju, ale wracały tutaj w fazie tworzenia państwa, aby włączyć się w ten proces i mieć określony również swój wkład. Był on niewątpliwie postacią charyzmatyczną, o czym mówiliśmy na początku. Te wszystkie groby, które dotykają do niego, w fazie pierwszej, kiedy jeszcze istnieje grobowiec, w fazie drugiej, kiedy cmentarz jest opuszczony, ale groby fazy drugiej dotykają cały czas konsekwentnie do jakichś śladów w terenie, reliktów tego grobowca pierwszego, a zatem była pamięć. Inaczej by go niszczono. Nie. Wszystko to dotyka jedynie bezpośrednio do grodzenia, tak jak dotykamy czasami do rzeźby świętego Piotra, bo w ten sposób jego moc spłynie na nas i tak dalej, co możemy różne rzeczy takie oglądać. A zatem była to postać niewątpliwie wysokiej rangi. No i ostatnie pytanie, które należy zadać. Z jaką postacią historyczną tych czasów można wiązać tę postać? No i jest to pytanie, na które Państwu nie odpowiem, ponieważ nie mam ku temu żadnych przesłanek. Chyba że nasi koledzy mediewiści, historycy zaczną zgłaszać jakieś propozycje, ale one już nie będą tak udokumentowane jak to, co Państwu przed chwilą pokazałem. I to jest tyle. Dziękuję bardzo.